Jeżeli popatrzymy się na osoby uzależnione, to okazuje się, że 80% tych osób nie jest zdiagnozowanych. Zdiagnozowanych jest tylko 20%. I leczenie podejmuje tylko część spośród tych zdiagnozowanych osób. I zaczęto się zastanawiać, dlaczego tak jest. Zaczęliśmy się zastanawiać nad może pewnymi zmianami w podejściu do leczenia. Bo dotychczas takim najważniejszym nurtem były programy terapeutyczne nastawione na całkowitą abstynencję. Ja też uważam, że jeżeli chce się zdrowieć z jakiegokolwiek uzależnienia, to należy się zdecydować na pełną abstynencję. Ale jeżeli przychodzi pacjent, który nie wyobraża sobie życia bez alkoholu, ja mogę tylko jedno od siebie powiedzieć. Za parę miesięcy będzie 30 lat, jak ja nie palę. Jeżeli 31 lat temu ktoś by mi powiedział, że ja nie będę nigdy palił, to ja bym go wyśmiał. Ja bym mu nie uwierzył. Tak samo alkoholik, któremu się mówi, że nie będziesz pił, że możesz nie pić, on w to nie wierzy. I dlatego wiele osób wypada z terapii, jeżeli otrzymuje informację. Albo natychmiast przestajesz pić, albo my ci nie pomożemy. Ja już tak od lat robię, że kiedy przychodzi do mnie osoba, która mówi mi, że przez ostatnie lata wypija codziennie 5 czy 7 piw, wieczorem, po pracy. I nie wyobraża sobie, jak to może być inaczej, to ja mógłbym mu powiedzieć, panie, albo pan przestaje pić i wtedy ja panu będę pomagał, albo ja mówię, no to może spróbujmy ograniczyć to picie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I wtedy się umawiamy, że może nie 7, a 5, a później może 3, a może nie codziennie, tylko co drugi dzień. To jest bardzo indywidualne. Określamy pewne limity. Określamy, ile czego on wypije. Oczywiście on uzyskuje informację, że każda porcja alkoholu jest niekorzystna dla jego zdrowia i najlepiej by było, gdyby on to natychmiast odstawił. Ale jeżeli on nie chce tego zrobić albo nie czuje się na siłach, to próbujemy wtedy stopniowo odstawiać. Ale jednocześnie umawiamy się, że gdyby nie udawało się zachować tych limitów, które tutaj ustaliliśmy, to jest argument za tym, że jednak masz problem z kontrolowaniem swojego picia. I powinieneś zastanowić się, czy jednak nie przestawić się całkowitą abstynencję. I bywały takie sytuacje, że się odstawiało po trochu i w pewnym momencie ten pacjent uznawał, że on spróbuje zachować pełną abstynencję. I wtedy wchodził do programu, którego celem było uzyskanie całkowitej abstynencji. To jest o tyle dobre, że to daje, takie podejście daje pacjentowi możliwość wyboru. On właściwie widzi, że on ma jakiś wpływ na terapię, że to nie jest narzucone, tylko że my pewne rzeczy uzgadniamy, że on może też decydować, czy już, czy za chwilę będzie to spożywanie alkoholu ograniczał. No i w ten sposób wielu pacjentów decyduje się i sprawdza na sobie i sami podejmują decyzję, nie narzuconą przeze mnie jako przez terapeutę, że jednak
nie jest w stanie, że za daleko ta choroba poszła, że on jednak nie jest w stanie kontrolować w pełni tych swoich relacji z alkoholem i w związku z tym powinien zrobić wszystko, żeby nastawić się na cel, jakim jest pełna abstynencja od alkoholu. Przy ograniczaniu picia można posiłkować się takimi lekami jak Amprozat, jak Naltrexon, jak Nalmefen. A także można, przynajmniej z mojego punktu widzenia, posiłkować się disulfiramem. Dlatego, że jeżeli decydowalibyśmy się na korzystanie z tego disulfiramu, to można nosić przy sobie tabletkę i w trudnym momencie, kiedy obawiasz się, że będą silne naciski, a ty jeszcze masz za mało siły, żeby odmówić, dyskretnie łykasz tabletkę i uzyskujesz taką, no, to niby siłę, a wiąże się to ze strachem, że jeżeli wypijesz, to może coś złego się stać.